W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci ciekawostki o skazanym na śmierć. Jeżeli materiał Ci się spodoba, nie zapomnij go ocenić, a ja zapraszam do oglądania. Postać D.B. Coopera jest wzorowana na rzeczywistej osobie. Porwał on samolot z 42 osobami na pokładzie, lecącego z Portland do Seattle i po otrzymaniu 200 tysięcy dolarów okupu o łącznej wadze 21 funtów wyskoczył z niego na spadochronie nad południowymi górami kaskadowymi. Nigdy nie został złapany. 13 więzień zabroniło wyświetlania serialu więźniom. Dwaj byli zbiegowie, bracia Donald i Robert Hughes z Missouri, wytoczyli wytwórni serialu proces, twierdząc, że oparty jest on na ich losach. W końcówce pierwszego sezonu, z powodu przedawkowania narkotyków, miała umrzeć Sara Tancredi. Jednak postać ta cieszyła się ogromną popularnością wśród internautów, dlatego właśnie postanowiono odstąpić od tego zamiaru. Jednakże ktoś musiał zginąć. Padł więc na ukochaną Lincolna Barrowsa, Weronikę Donowa. Więzienie Fox River, w którym kręcony jest film, to tak naprawdę więzienie Joliet Prison, znajdujące się w Illinois, USA. Wiele ze scen kręconych było w celi, którą w rzeczywistości zamieszkiwał John Wayne Gacy, amerykański seryjny morderca. Michael Scofield w więzieniu ma przezwisko Fish. Pierwsza rola aktora była w serialu Buffy The Vampire Slayer. Grał tam Gage'a Prenzungiego, który zamienił się w rybę. Dominic Purcell, który grał Lincolna Barrowsa, został wybrany do tej roli 3 dni przed rozpoczęciem kręcenia filmu. Stacy Keach, który grał naczelnika, spędził 6 miesięcy w brytyjskim więzieniu i wzorował swoją postać na tamtejszym naczelniku. Po wielokrotnym wypieraniu się, Charles Westmoreland przyznaje się, że rzeczywiście jest D.B. Cooperem. Udowadnia to pokazując 100-dolarowy banknot z takim samym numerem seryjnym użytym do zapłaty okupu. Prawdziwy D.B. Cooper zapłacił w 20-dolarowych banknotach. Tatuaże na ciele Michaela Scofielda musiały być odnawiane co tydzień, a ich naniesienie zajmowało 4,5 godziny. William Fichtner, grający Aleksandra Mahona, wystąpił kiedyś w grze komputerowej Wing Commander Prophecy jako Dallas, a także użyczył głosu postaci Kena Rosenberga w grze GTA Vice City. Silas Vermitsen, grający Patoshika, w USA uchodzi za specjalistę od osób chorych psychicznie. Stąd role w Prison Break, My Name is Earl czy z Archiwum X. Każdy odcinek Skazanego na śmierć, kręcony w Illinois, kosztował około 2 miliony dolarów, co wynosi razem 24 miliony dolarów w roku 2005. Jeśli chciałbyś mieć takie same tatuaże jak Michael Scofield, wykonanie ich trwałoby około 200 godzin, a koszt tej usługi kształtuje się pomiędzy 15 tysięcy a 20 tysięcy dolarów. Wentworth Miller ma złożone pochodzenie. W jego żyłach płynie mieszanka krwi afrykańsko-amerykańskiej, jamajskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, duńskiej, syryjskiej i libańskiej. Przepada za kawą. Wystąpił nawet w japońskiej reklamie tej właśnie używki. Który z sezonów Skazanego na śmierć lubiliście najbardziej? Dajcie znać w komentarzu.